Dzień dobry, zapraszam na ostatnie w 2023 roku informacje Telewizji Gorzów. W okresie świąteczno-noworocznym tradycyjnie wielu z nas decyduje się na zakup materiałów pirotechnicznych, aby uczynić sylwestrową noc niezapomnianą. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców województwa lubuskiego, lubuscy policjanci wraz ze strażakami i strażnikami miejskimi kontrolują punkty sprzedaży fajerwerków. Funkcjonariusze przypominają o ostrożności przy korzystaniu z materiałów pirotechnicznych. W tym wyjątkowym okresie nad bezpieczeństwem mieszkańców województwa lubuskiego czuwać będą policjanci we współpracy ze strażakami oraz strażnikami miejskimi. To oni będą kontrolować punkty sprzedaży fajerwerków. Główną uwagę skupią na tym, komu te fajerwerki są sprzedawane. Przypominamy, iż sprzedaż takich środków osobom niepełnoletnim wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Mundurowi również będą kontrolować legalność pochodzenia fajerwerków, czy też zawarte na nich instrukcje, które powinny znajdować się na opakowaniu i być w języku polskim. Szczególnej kontroli również będą poddawane stoiska ze sprzedażami, czy są odpowiednio zabezpieczone, posiadają gaśnice, koce gaśnicze, tabliczki informacyjne czy odpowiedni system wentylacji. Lubuscy policjanci apelują do wszystkich korzystających z fajerwerków, aby robić to w sposób bezpieczny i stosować się do zaleceń, która zawarta będzie na etykiecie. Przypominam po raz kolejny, iż środki pirotechniczne są wyłącznie dla osób pełnoletnich. Bądźmy świadomi i rozważni w trakcie tego, gdy ich używamy. Kiedy spożyjemy alkohol, przekażmy je komuś, kto będzie w stanie w 100% skupić się na bezpieczeństwie. Bezpieczne użytkowanie to również wybranie odpowiedniej strefy, gdzie będziemy puszczać fajerwerki, żeby to była otwarta przestrzeń, nie zagrażająca innym uczestnikom sylwestrowej nocy. Pamiętajmy, żeby nie kierować fajerwerków w stosunku do innych osób, czy też zachować bezpieczną odległość. Używanie fajerwerków z umiarem jest kluczowe, aby uniknąć konsekwencji prawnych w związku z zakłócaniem ładu i porządku publicznego, czy też ogólnych przepisów bezpieczeństwa. Przed podjęciem decyzji o używaniu fajerwerków upewnijmy się, że nasza zabawa i radość nie stwarza dla nikogo zagrożenia, abyśmy wspólnie mogli świętować nowy rok w wzajemnym szacunku i bezpieczeństwie. Szybsze i bardziej efektywne wykonywanie badań, w tym niemal ekspresowe rozpoznanie przypadków onkologicznych. To wszystko już wkrótce w gorzowskim szpitalu. Właśnie powstaje tam Centrum Usług Diagnostycznych. Od maja trwają prace przy przebudowie dwóch pawilonów z lat 80. w kompleksie szpitalnym przy ulicy Dekerta. Została po nich tylko część konstrukcji. Wykonawca rozebrał ściany i wymienił wszystkie stare wadliwe instalacje. W ramach Centrum Usług Diagnostycznych będą funkcjonowały trzy zakłady diagnostyczne – patomorfologii, zakład mikrobiologii oraz genetyki. Powiem tylko tyle. Nie ma nowoczesnej onkologii, nie ma nowoczesnego dbania o pacjentów onkologicznych bez nowoczesnej genetyki. I mamy nadzieję, że te działania, które już będą realizowane od zaraz niemalże w tej nowej pracowni, to właśnie przyczynią się do lepszej pomocy tym, którzy niemalże najczęściej umierają z powodów chorób onkologicznych. Także mam nadzieję, że ta pracownia w takim wymiarze, pierwsza w województwie lubuskim, spełni te oczekiwania naszych pacjentów. Ale również nie lekceważyłbym całego segmentu związanego z mikrobiologią. Nowoczesny szpital to taki szpital, gdzie pacjent czuje się bezpieczny, tak? Gdzie nie ulega zakażeniom wtórnym. Tak? I ta nowoczesna mikrobiologia daje nam takie mechanizmy, tak? Takie mechanizmy, gdzie możemy jeszcze lepiej zadbać o pacjenta. Stąd ta decyzja, którą podjęliśmy prawie 2 lata temu o stworzeniu takiej bazy laboratoryjnej.
jest decyzją słuszną. Kończymy w tej chwili etap pierwszy, czyli przebudowę istniejącego budynku krwiodawstwa i budowę nowego budynku łącznika pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami krwiodawstwa i patomorfologii. Po zrealizowaniu tego zadania, czyli do końca tego grudnia, wykonaliśmy łącznie przebudowę faktycznie tego całego pierwszego etapu. Trwają jeszcze takie prace wykończeniowe, końcowe. W sumie wydaliśmy w tym roku 27 milionów złotych, z czego prawie 21 milionów w kosztach kwalifikowanych, czyli zgodnie z umową dofinansowania. Także spożyliśmy całą kwotę na dofinansowania na realizację tego zadania. Chcemy przez jeszcze okres stycznia do lutego przygotować już tak pomieszczenia, żebyśmy mogli przeprowadzić istniejący zakład mikrobiologii z Walczaka tutaj na Dekerta, łącznie z montażem najnowocześniejszych urządzeń też diagnostycznych, które będą finansowane, dostarczone w ramach pomocy świątecznej. Uruchamiamy jednocześnie też nowy zakład genetyki, którego jeszcze w tej chwili w szpitalu nie było. Mikrobiologia bardzo poszła do przodu. Mamy spektrometr masowy, mamy genetykę, o której zaraz powiem, które nam naprawdę te bakterie, identyfikacja bakterii, szybkość w ogóle identyfikacji bakterii bardzo, bardzo wzrosła. Mi tak leży na sercu bardzo sepsa, jeżeli chodzi o pacjentów szpitalnych i od czasu, jak tu przyszłam, a przyszłam 2 lata temu, gdzie już byłam wdrożona tak jakby w projekt nowego zakładu mikrobiologii, to myślałyśmy już nad tym, jak tą sepsę właśnie rozwiązać, żeby pomóc bardzo szybko pacjentom, tak? Bo sepsa to jest stan zagrożenia życia i lekarz bardzo szybko musi podjąć tak jakby decyzję terapeutyczną, co zrobić, żeby takiemu pacjentowi pomóc. W nowym zakładzie to jest też super dzięki temu, że tak zarząd dba o rozwój mikrobiologii i o pacjentów. Będziemy miały wstawiony nowy sprzęt, jest to WASP, jest to sprzęt, który będzie automatycznie posiewał materiał mikrobiologiczny. Więc proszę Państwa, co do tak niedawna było niemożliwe, teraz staje się możliwe. Tak? Materiał będzie, zwiększymy jakość badań, tak? Zwiększymy powtarzalność, bo wiadomo, człowiek jest człowiekiem, tak? Każdy po swojemu się. Natomiast tutaj będziemy mieli standaryzację tych posiewów i większość materiałów już będzie siana automatycznie. Nieważne, czy podczas Sylwestra będziemy na wielkim balu, czy spędzimy go z sąsiadami. Poczujmy się tego dnia wyjątkowo, aby magia dobrego samopoczucia i pięknego wyglądu udzieliła się na cały rok. Sylwester to wyjątkowa noc. Wchodzimy w nowy rok pełni nadziei, że będzie on lepszy niż poprzedni. Dlatego zależy nam, by podczas zabawy sylwestrowej wyglądać jak najlepiej. Jakie zabiegi przed Sylwestrem warto wykonać? W salonie zajmuję się zabiegami na twarz, opalaniem natryskowym. To takie właśnie zabiegi, które warto wykonać przed Sylwestrem. Dzięki temu przygotujemy i nasze ciało, i naszą skórę na to wejście w nowy rok. Rewelacyjne zabiegi bankietowe z natychmiastowym efektem. Skóra jest rozświetlona, ujędrniona i przepięknie wygląda też makijaż na takiej skórze przygotowanej, wykonany. Warto oczywiście też zadbać o swoją skórę twarzy i ciała po nowym roku. I tutaj zima jest takim rewelacyjnym momentem na czas mocniejszych zabiegów. No myślę, że warto zrobić coś dla siebie, wchodząc w ten nowy rok, otworzyć taki nowy rozdział dla siebie. Przede wszystkim czuć się lepiej samej ze sobą. To są takie małe zmiany, a bardzo cieszą. Dają nam dużo jakby pewności siebie, poprawiając gdzieś tam co nieco. Także możemy zadziałać ze swoją skórą, odmłodzić się, wejść ten nowy rok, kilka lat młodsze. To tak jak mówię, są małe zmiany, a cieszą. Gdzieś tam robiąc serię zabiegów możemy liczyć na odmłodzenie siebie nawet o kilka lat. Tak naprawdę wiek to nie jest tak bardzo znaczący. Bardziej chodzi tutaj o potrzeby skóry, także nie patrzę wiekowo, a raczej pod te preferencje gdzieś tam co widzę, bo często gęsto już teraz mając 20 kilka lat pojawiają się te zmarszczki. Kiedyś
raczej polegało to na tym, aby naprawiać tą skórę gdzieś tam, gdzie ta skóra jest wymagająca, a teraz raczej chodzi o to, aby zatrzymać tą młodość. Także nie wiek, a raczej potrzeby skóry. Bardzo warto, bardzo jest to zabieg, który pomaga nam w codziennym życiu, tak? Wiadomo, że każdy goni gdzieś teraz za czasem, a tutaj przy makijażu permanentnym mamy tą wygodę zaoszczędzenia czasu przede wszystkim. Wstajemy rano i tak naprawdę możemy wychodzić. Więc warto. Dodatkowo oszczędzamy czas na dojazd do kosmetyczek, na takie zabiegi, na które musimy dojeżdżać tak naprawdę co miesiąc, więc myślę, że to jest bardzo fajna alternatywa. Nie będzie miejskiego Sylwestra dla gorzowian. Władze miasta już po raz kolejny zdecydowały się zrezygnować z tej imprezy. Nie będzie też pokazu fajerwerków. To z kolei dobra informacja dla posiadaczy czworonogów. Dla większości zwierząt takie wystrzały mogą oznaczać śmierć, dla innych fobię albo wielki ból. Takie wystraszone zwierzę stara się uciec, a w panice może wpaść pod samochód, w następstwie czego może zginąć. Co można zrobić, żeby przygotować psa lub kota, który się boi takich wystrzałów? Jeśli nie udało się tego zrobić wcześniej, to przed Sylwestrem pozostaje właściwie tylko farmakologia. Oczywiście pod nadzorem weterynarza. Trzeba jednak pamiętać, że każde zwierzę reaguje na nie inaczej. Najlepiej sprawdzić to kilka dni wcześniej, a nie w dniu Sylwestra. Jednak najważniejsza w takiej sytuacji jest nasza obecność. Podczas wystrzałów najlepiej zasłonić okna, wyłączyć muzykę i bawić się ze swoim zwierzakiem, odciągając jego uwagę od fajerwerków. I tą wiadomością kończymy dzisiejsze wydanie informacji Telewizji Gorzów. Na kolejne zapraszam we wtorek o godzinie 17:30. Tymczasem, korzystając z okazji, w imieniu całej naszej redakcji życzę Państwu szczęśliwego nowego roku.